Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale zapraszam Was do poznania niezwykle kontrowersyjnej wyprawy, w której główną rolę odegrały kobiety. Zapraszam do dzisiejszego materiału. Wspinaczka w Himalajach przez wiele lat była światem zdominowanym przez mężczyzn, którzy przeważnie niechętnie spoglądali w stronę kobiet, coraz chętniej uprawiających alpinizm. Kiedy nadszedł czas, że one również zapragnęły udowodnić swoje umiejętności w najwyższych górach świata, spotkały się nie tylko z trudnościami technicznymi i organizacyjnymi, ale także z niechęcią ze strony mężczyzn. Choć kobiety w Alpach wspinały się od dawna, a pierwsze wejścia w kobiecych zespołach na takie szczyty jak Mont Blanc czy Matterhorn przypadały na XIX wiek, to na działalność w Himalajach musiały czekać znacznie dłużej. Oczywiście to nie tak, że kobiet wcześniej w górach najwyższych nie było. Jedną z prekursorek wspinaczki kobiecej w tym rejonie była Hetty Dyrenfurt, która w 1934 roku zdobyła Siak Angri w Karakorum o wysokości powyżej 7000 metrów, ustanawiając tym samym kobiecy rekord wysokości na wiele lat. Za ten wyczyn otrzymała ona nawet złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Berlinie w 1936 roku. Fakt ten był nie w smak organizatorom tych igrzysk, gdyż Hetty miała żydowskie pochodzenie. Zresztą niedługo później, czując zbliżające się problemy, wyemigrowała wraz z mężem Günterem do Stanów Zjednoczonych. I to właśnie jemu, Günterowi Dyrenfurtowi, kobieta zawdzięczała udział w himalajskich ekspedycjach. Był on w tamtych latach znanym alpinistą, organizującym i kierującym wyprawami w Góry Najwyższe. Od tamtego czasu musiało minąć jednak 40 lat, aż kobiety dokonały pierwszego wejścia na ośmiotysięcznik. Miało to miejsce 4 maja 1974 roku. Trzy Japonki weszły tego dnia na szczyt Manaslu, działając w ramach wyprawy kobiecej. Jednak nie tylko one w latach 70. wpadły na pomysł zorganizowania kobiecej ekspedycji. W 1972 roku w afgańskim Hindukuszu doszło do spotkania 29-letniej Wandy Rutkiewicz i 27-letniej amerykańskiej alpinistki Arlene Bloom. Kobiety wpadły sobie wtedy w ramiona, Polka powiedziała wtedy do Bloom: weszłyśmy na 7500 metrów, teraz musimy wspiąć się na 8000. My, kobiety. Po powrocie do bazy Amerykanka ponownie spotkała się z Wandą i jedną z jej partnerek, Alison Chadwick-Onyszkiewicz, Brytyjką mieszkającą w Polsce. Cała trójka zaczęła dyskutować o możliwości zorganizowania kobiecej wyprawy na ośmiotysięcznik. Alpinistki pozostały ze sobą w kontakcie i rok później wspólnie zgłosiły się do Ministerstwa Nepalu z prośbą o wydanie pozwolenia na wspinaczkę na Annapurnę. Niestety odpowiedź była odmowna. Kim była Arlene Bloom? Kobieta przygodę ze wspinaczką rozpoczęła na studiach w latach 60. Sport ten pochłonął ją bez reszty. Amerykanka marzyła o wyprawach w góry wysokie, lecz kiedy 24-latka poprosiła o udział w wyprawie do Afganistanu, dostała taką odpowiedź od kierownika: jedna kobieta i 9 mężczyzn, mogłoby to być niekomfortowe tak wysoko na otwartym lodzie. Nie tylko ze względu na potrzeby fizjologiczne, ale też w swobodnym męskim towarzystwie, które jest istotną częścią radości z wyprawy. Arlene nie chciała rezygnować ze swoich marzeń i rok później ponownie zgłosiła podanie o dołączenie do ekspedycji w Góry Wysokie. Jednak wtedy otrzymała odpowiedź, że może przybyć do bazy, tylko po to, aby pomóc w przygotowaniu. O tym, jakie stanowisko wobec udziału kobiet w himalaizmie w latach 50. i 60. miało wielu wspinaczy, może świadczyć cytat z książki Arlene Bloom. Niektórzy mężczyźni zdają się nie mieć nic przeciwko wyprawom składającym się z samych kobiet, ale gorąco sprzeciwiają się tym, w którym uczestniczą obie płcie. Kiedy Irene Miller, członkini naszej ekspedycji na Annapurnę w 1978 roku, próbowała dołączyć w 1961 roku do ekspedycji Hilarego na Makalu, jeden z członków wyprawy wymyślił żenujący argument na wyłączenie jej ze wspinaczki.
jeżeli chcesz wziąć udział w tej wspinaczce, powinnaś być gotowa na przespanie się z każdym mężczyzną z ekspedycji. Kiedy Blum ukończyła doktorat z chemii biofizycznej w 1971 roku, postanowiła w końcu poświęcić się himalaizmowi, wyruszając w roczną podróż po świecie, określając ją jako niekończącą się zimę. To podczas realizacji tego projektu poznała Wandę Rutkiewicz. Po sukcesie na Manaslu Japonki wyruszyły na Everest, który w 1975 roku zdobyła Junko Tabei wraz z Sherpą Angtseringiem. Tego samego roku wielki sukces odniosła także polska wyprawa, zorganizowana i kierowana przez Wandę Rutkiewicz. Dokonała ona pierwszego wejścia na Gasherbrum III. Szczyt zdobyły wtedy dwie kobiety, Wanda Rutkiewicz i Alison Chadwick Onyszkiewicz, oraz dwóch mężczyzn, Krzysztof Zdzitowiecki i Janusz Onyszkiewicz. Dzień później uczestniczki dokonały pierwszego kobiecego wejścia na Gasherbrum II w składzie Anna Okopińska, Wanda Rutkiewicz oraz Halina Krüger-Syrokomska. Rok później Arlin pomagała w organizacji amerykańskiej ekspedycji na Everest, której kierownikiem został Phil Trimble. Stosunkowo niewielka jak na Everest wyprawa złożona była z 11 uczestników i 30 szerpów. Ekspedycji towarzyszyła także ekipa filmowa CBS Sports. Szczyt Everestu osiągnęło dwóch amerykańskich himalaistów, Bob Cormack oraz Chris Chandler. Arlene Blum osiągnęła wysokość 7647 metrów. Po tej wyprawie zapragnęła ponownie postarać się o zorganizowanie kobiecej wyprawy, której celem miała być Anna Purna. Dlaczego ta góra? Arlene wydawało się, że jest to stosunkowo bezpieczny ośmiotysięcznik i co ciekawe, kobieta w końcu otrzymała zgodę wydaną na rok 1978. Kiedy Blum zgłębiała temat Annapurny, okazało się, że mimo iż jest to jeden z najniższych ośmiotysięczników i został on zdobyty jako pierwszy, to wśród himalaistów nie ma on dobrej opinii. Krytycznych głosów wobec tego pomysłu nie brakowało. Kobiety są po prostu za słabe, żeby atakować dziesiątą pod względem wysokości górę na świecie, przekonywał w 1977 roku Galen Rowell, świetny wspinacz, dziennikarz oraz fotograf. Chcąc zebrać niezbędne fundusze na wyprawę, kobiety założyły organizację American Women's Himalayan Expeditions, w ramach działania której sprzedawały koszulki z napisem „Miejsce kobiet jest na szczycie”. Koszulki zyskały wielką popularność i były reklamowane nawet w czasopiśmie Playboy, to dzięki nim udało się zebrać niezbędną kwotę 80 tysięcy dolarów, jednak wiele osób odbierało napis na koszulce dwuznacznie, sugerując wspinaczkom podtekst erotyczny. Napis na t-shircie „Miejsce kobiet jest na górze”, Amerykanki postanowiły więc zmienić lekko i dopisały na dole napis „Annapurna”, tak żeby było wiadomo, że chodzi o szczyt Annapurny. Arlene uzyskała także wsparcie National Geographic Society. Kobiety nie mogły jednak liczyć na dofinansowanie ze strony klubu alpejskiego, który uznał ich przedsięwzięcie za niewykonalne i odrzucił ich wniosek. Ekspedycja składała się z 10 himalaistek, dwóch kobiet, których zadaniem było stworzenie filmu dokumentalnego, oraz z kierowniczki bazy. Za działalność górską odpowiadały więc Arlene Blum, kierowniczka ekspedycji, Margie Rushmore, Piro Kramar, Vera Komarkowa, Amerykanka pochodząca z Czech, Alison Chadwick Onyszkiewicz, Brytyjka, której mężem został Polak, Irene Miller, Annie Whitehouse, Joan Fiery, Vera Watson oraz Liz Klobusicki. Większość z uczestniczek doświadczenie zbierały w górach Alaski, z tego grona wyróżniała się 46-letnia Vera Watson, zdolna programistka, która jako pierwsza kobieta samotnie zdobyła Aconcagua, oraz Alison Chadwick Onyszkiewicz, która miała największe doświadczenie na dużych wysokościach, jako jedyna z tego grona weszła już na ośmiotysięcznik Gasherbrum II. Uczestniczki swoją ekspedycję rozpoczęły w połowie sierpnia, gdyż działalność zaplanowały na jesień w okresie pomonsunowym. Była to klasyczna, oblężnicza ekspedycja. Kobiety wynajęły 5 wspinających się szerpów i ich 4 pomocników oraz 5 osób do pomocy w bazie, kucharzy i kurierów.
6 ton zapasów przenosiła karawana licząca 240 tragarzy. Arlene marzyła, aby nie tylko one, kobiety z zachodu, zdobyły szczyt Annapurny, lecz chciała także, aby kobiety z plemienia Szerpów osiągnęły taki sam sukces. Niestety zadanie to nie było proste, gdyż Szerpijki nie potrafiły się wspinać. Blum postanowiła więc wybrać dwie kobiety, które cokolwiek już potrafiły i miały dużo zapału do nauki, a następnie chciała je odpowiednio przeszkolić. I tym sposobem Pasang Yangin i Ang Dai dołączyły do karawany. Pod Annapurnę Amerykanki dotarły 28 sierpnia, wtedy ich oczom ukazała się 4-kilometrowa północna ściana wznosząca się ponad doliną. Zboczami góry raz za razem spadały lawiny. Arlene szybko uświadomiła sobie, że była w błędzie, uważając górę za bezpieczną. Swój rekonesans odbyła ona w grudniu rok wcześniej, kiedy wszystko było zamarznięte, przez co góra była spokojna. Swoje pierwsze spojrzenie na Annapurnę i widok lawin tak wspominała jedna z Amerykanek. Na początku pomyślałam, o rany, to jest świetne, mamy spadającą lawinę i Diana może to sfilmować. Zajęło mi około 30-40 sekund, zanim zdałam sobie sprawę, że nie będziemy tylko oglądać tej lawiny. Mieliśmy uczestniczyć w tej lawinie. Kobiety zrezygnowały z drogi pierwszych zdobywców, uważając ją za zbyt niebezpieczną, gdyż schodziło nią wiele lawin. Postanowiono obrać drogę, którą rok wcześniej wytyczyli Holendrzy. Baza stanęła na wysokości około 4,5 tysiąca metrów. Niestety od początku wyprawy himalaistki zmagały się z głębokim śniegiem utrudniającym wspinaczkę i zwiększającym ryzyko zejścia lawin. A niestety te towarzyszyły cały czas działalności himalaistek i tak opisała je w swojej książce Arlene. Lawiny były językiem, w którym rozmawiała z nami Annapurna. Momentami opady śniegu były tak obfite, że co pół godziny trzeba było odśnieżać namiot, by ten się nie zawalił. Co ciekawe, kiedy Blum spotkała zatrudnione szerpijki, okazało się, że Sirdar, a więc kierownik wszystkich szerpów na ekspedycji, znalazł już dla nich zajęcie i wysłał je do kuchni jako pomoc kuchenną oraz do prania ubrań. Amerykanka uznała, że z jej planu nici i postanowiła odesłać dwie rozczarowane kobiety z powrotem do domu. Droga holenderska należała do trudnych technicznie, dodatkowo Amerykanki borykały się z licznymi problemami podczas tej wyprawy. Największym oczywiście było zagrożenie ze stron spadających lawin, niektóre z obozów trzeba było nawet przenosić, inne trzeba było odkopywać, jedna z lawin spadła wprost na oniemiałe himalaistki znajdujące się w obozie drugim i tylko cudem masy śniegu zatrzymały się tuż ponad namiotami. Jednak jej potężny podmuch odepchnął Diane Taylor tak mocno, że ta wpadła do lodowej szczeliny. Na szczęście dzięki pomocy koleżanek udało się ją wyciągnąć całą i zdrową. Każde przemieszczanie się między obozami wiązało się z ogromnym ryzykiem i napięciem psychicznym, którego nie wytrzymali w końcu Szerpowie. Doszło do buntu, który udało się Arlene załagodzić, wręczając im małą premię. Kiedy Chewang Szerpa motywował swoich kolegów, by odważniej naprawiali liny poręczowe, jeden z nich odparł: mam rodzinę w domu. Co jeśli upadnę i złamię nogę, próbując być odważniejszym? Myślisz, że te kobiety mogą nas uratować? Ten strach towarzyszył także Amerykankom. Blum wspominała, że gdy któraś z nich bała się wyruszyć do wyższych obozów, informowała ją dyskretnie, że zapomniała szczoteczki do zębów z bazy i musi szybko po nią zejść. Uczestniczki po wyprawie wspominały, że to dzięki wspieraniu się, solidarności i przyjaźni, jaka narodziła się między nimi, udało im się tak wiele dokonać. W ciągu 6 tygodni udało im się założyć 4 obozy, najwyższy na wysokości 7000 metrów. Trójka z szerpów zapadła na chorobę wysokościową, więc obowiązek przenoszenia ładunków w dużej mierze spoczywał na kobietach. Na początku października wszystko było już gotowe. Zbliżał się kulminacyjny moment. Uczestniczki ataku szczytowego wybrano w sposób demokratyczny. Arlene sama zrezygnowała z udziału w nim, gdyż będąc powyżej obozu czwartego poczuła tak duży strach, że stwierdziła, że nie jest gotowa, aby wejść na szczyt.
A celem wyprawy nie był sukces jednej himalaistki, a danie szansy wszystkim chętnym kobietom, które od wielu tygodni działały na górze. I to było jedną z takich idei, które przyświecały kierowniczce wyprawy, gdyż patrząc na wyprawy męskie, właśnie to jej przeszkadzało, że tam każdy konkurował o to, kto znajdzie się w ataku szczytowym i była duża rywalizacja. Ona tego nie chciała i dlatego zdecydowała, że wybierają albo w sposób demokratyczny, albo wszystkie dostają szansę i po prostu wybierają, kto idzie w pierwszym ataku, a kto idzie w drugim. I właśnie w taki sposób wybrano, że pierwszy zespół składa się z Irene Miller, Very Komarkowej oraz Piro Kramar, a jeśli warunki pogodowe pozwolą, to kilka dni później drugiego wejścia dokonają Alison Chadwick-Onyszkiewicz i Vera Watson. Po naradzie Amerykanki zgodziły się, by podczas ataku szczytowego towarzyszyło im dwóch szerpów. 14 października trzy Amerykanki i trzech szerpów wyszły z obozu czwartego i wspięły się na wysokość 7260 metrów, gdzie założyły obóz piąty. Następnego dnia miał rozpocząć się atak na szczyt. Z samego rana, kiedy wszyscy byli gotowi do wyjścia w górę, a pogoda wyjątkowo sprzyjała, Piro Kramar zauważyła dziurę w swojej rękawiczce, przez którą wystawał odmrożony palec. Oświadczyła koleżankom, że może pozwolić sobie na stratę szczytu, ale nie na stratę palca. Lakpa Sherpa też chciał zostać w namiocie ze względu na męczący go ból głowy. Na szczyt o 6:30 ruszyły więc Vera i Irene wraz z Chewangiem i Mingmą, który prowadził jako pierwszy, a potem zmienił go Chewang. Obaj szerpowie wspinali się bez tlenu, rankiem himalajstki również nie korzystały z tlenu, chcąc go oszczędzać na dalszą drogę. Początkowe kilkaset metrów było stromych, jednak później stok robił się łagodniejszy. Po ponad 3 godzinach podejścia tempo wyraźnie spadło i dla wszystkich był to jasny sygnał, aby założyć maski tlenowe i odkręcić butle. Do ciekawej sytuacji doszło w trakcie podejścia, kiedy Vera zaproponowała Chewangowi, że może objąć prowadzenie, a ten, kiedy tylko to usłyszał, to natychmiast przyspieszył. Kilka godzin później, o godzinie 15:30, cały zespół stanął na szczycie Annapurny, dumnie wznosząc 3 flagi – nepalską, amerykańską oraz wyprawową z hasłem „Miejsce kobiet jest na szczycie”. Miały też ze sobą plakietkę „Ratujcie wieloryby”. 32-letni Chewang Sherpa stał z 2 kobietami na szczycie Annapurny, a jeszcze 2 miesiące wcześniej w Katmandu powiedział Mike'owi, który doposażał kobiecą wyprawę, że nie jest pewien, czy kobiety dotrą do bazy na wysokości 4500 metrów. Mike wtedy zdenerwował się i odparł, że nie przebyłyby takiej drogi, gdyby nie zamierzały się wspinać. Z kolei tak Chewang wspominał pobyt na szczycie. Wiedziałem, że znalezienie pracy na wyprawach stanie się łatwiejsze po zdobyciu szczytu. Byłem bardzo szczęśliwy, że mam ze sobą kolejnego szerpę. Mingma i ja przez całą wyprawę dzieliliśmy namiot. Staliśmy się jak rodzina. Zgodnie z założonym wcześniej planem, podczas gdy zespół, który zdobył szczyt, schodził, w górę zmierzała Vera i Alison. Chciały one dokonać pierwszego kobiecego wejścia bez towarzystwa mężczyzn i bez wsparcia aparatury tlenowej. 17 października kobiety widziane były poniżej obozu piątego, niestety później kontakt się urwał. Arlene miała nadzieję, że jej koleżanki postanowiły jeden dzień dłużej poświęcić na regenerację, jednak kiedy 19 października wciąż nie było żadnego śladu po Amerykankach, ani nie było z nimi żadnego kontaktu, kierowniczka poprosiła, a raczej rozkazała dwóm szerpom podejść do obozu piątego. Ci nie chcieli wychodzić w górę, bo warunki były cały czas niebezpieczne, jednak w końcu ruszyli i tak później skomentowali tą decyzję. Być może jednym z powodów, dla których zdecydowaliśmy się pójść, było poczucie winy, że nie poszliśmy z Alison i Verą Watson. Nim jednak dotarli do obozu, poznali prawdę. Odnaleźli Alison Chadwick-Onyszkiewicz, leżała związana liną z Verą, znajdującą się poza zasięgiem wzroku w lodowej szczelinie. Amerykanki znajdowały się w pobliżu obozu czwartego. Jedna z nich musiała popełnić błąd, który doprowadził do upadku obu stromym zboczem góry. Zatrzymały się 300 metrów niżej. Wyprawa została natychmiast zakończona. 2 kobiety pozostały na zawsze na Annapurnie. Później jedna z uczestniczek powie:
Myślę, że Allison wiedziała, że potrzebuje kogoś tak silnego jak Annie czy Margie. To było ryzykowne wyruszać do drugiego ataku szczytowego tylko z Verą Watson. Niestety Rushmore miała odmrożone stopy, a Allison nie udało się namówić White House do ataku na szczyt. A trzej szerpowie wracający z góry byli wyczerpani, z kolei pozostali byli chorzy. Tak swoją rozmowę z Allison wspomina Annie Whitehouse. Byłam już na innych podejściach z Verą Watson i Allison i zawsze były super silne i naprawdę dobre w podejmowaniu decyzji, ale myślę, że wszyscy byliśmy już wyczerpani. Powiedziałam, nie sądzę, żebyście tak dobrze się poruszały. Zaciekle temu zaprzeczały. To była wskazówka dla mnie, że nie dostrzegamy tego samego. Zarówno inni szerpowie, jak i Arlene próbowali przekonać kobiety, by nie szły na szczyt. Tak ten dzień wspomina Bloom. Allison stanowczo chciała spróbować. Chciała, żeby były to same kobiety. Czułam, że nie mam prawa powiedzieć im, żeby nie szły. Pamiętam tylko uczucie, że osiągnęliśmy już nasz cel. Cel zespołu. Im dłużej tam przebywaliśmy, tym bardziej było niebezpiecznie, co okazało się prawdą. Po powrocie do kraju kobiety zostały powitane jak prawdziwe bohaterki. Na lotnisku czekało wiele fanek ubranych w koszulki z napisem „Miejsce kobiet jest na szczycie”. Gratulacje do himalaistek wysłał nawet prezydent Carter wraz z zaproszeniem do Białego Domu. Dla wielu kobiet wyprawa Arlene była inspiracją. Część środowiska górskiego patrzyła jednak na ekspedycję bardzo krytycznym okiem. Galen Rowell wytykał im błędy, które doprowadziły do tragedii oraz zarzucił im, że określają swoje wejście w pełni kobiecym, a to przecież szerpowie wytyczali im całą drogę na szczyt. Galen posunął się tak daleko, że napisał list do National Geographic, by ten nie publikował artykułu Arlene Bloom. Co więcej, swój list nie podpisał swoim nazwiskiem, lecz nazwiskiem swojej partnerki. To kłamstwo argumentował później faktem, że podpis kobiety będzie więcej znaczył w tej sprawie. Rowell stwierdził, że nie była to wyprawa kobieca. Określił ją koedukacyjną wyprawą, podczas której kobiety spały z mężczyznami i nakłaniały ich do pomocy alkoholem i stosunkami seksualnymi. Galen w liście wyraził swoje oburzenie pisząc, że jedna z uczestniczek poślubiła szerpę. Z kolei inny wspinacz i pisarz David Roberts skrytykował Bloom za to, że w sytuacji krytycznej, czyli poszukiwaniach, polegała na wyczerpanych i odmrożonych szerpach. W swoim artykule Roberts na podstawie wypadku na Annapurnie i na Nanda Devi, którym również zginęła himalaistka, próbował dowieść, że kobiety są bardziej narażone na tragedię, a kiedy giną, wynika to z niedbalstwa, a nie z obiektywnych zagrożeń. Arlene odpisała redaktorowi magazynu Outside: można napisać podobny artykuł, wyliczając tragedie, do jakich doszło na męskich wyprawach, także tych z udziałem pana Robertsa. Bloom na zarzuty o wykorzystywanie szerpów do przenoszenia ładunków i zakładania obozów odpowiedziała, że przecież dokładnie tak samo wyglądają męskie ekspedycje i nikt nie zwraca wtedy na to uwagi. Z kolei Rushmore tak wspomina oskarżenia, z jakimi musiała się mierzyć. To była udana wspinaczka. Zebrałyśmy pieniądze, których potrzebowałyśmy. Wszyscy się dogadywałyśmy. Gdyby to była wspinaczka mężczyzn, powiedzieliby, że jest w porządku, ale kobietom nie wolno ginąć. Z tej ekspedycji powstał film, który stał się bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych. Jeden z szerpów miał jednak do niego duże zastrzeżenia, gdyż rola szerpów w filmie została całkowicie zmarginalizowana, nawet gdy na szczycie widać cztery postacie, lektor mówi tylko o sukcesie kobiet. Uczestniczki wspominają jednak, że to sprawka producentów filmu, którym zależało właśnie na takim wydźwięku, takim bardziej heroicznym. Z kolei Arlene Bloom wydała w 1980 roku bestsellerową książkę Annapurna – Góra Kobiet, która jest również dostępna w Polsce i stała się ona inspiracją dla wielu kobiet. Mimo wielu oskarżeń i kontrowersji wokół tej wyprawy, to niemal wszyscy himalaiści, którzy działali na północnej ścianie Annapurny, potwierdzają, że droga holenderska, którą wybrały kobiety, jest naprawdę dużym wyzwaniem i to, czego dokonały w 1978 roku, było wielkim wyczynem. To wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej wyprawy i reakcji środowiska górskiego
na ekspedycję kobiet w Himalajach. Wszystkie źródła, z których korzystałem, zostawię w opisie pod filmem, a jeżeli materiał Wam się spodobał, to będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Do zobaczenia na szlaku oraz w kolejnym materiale. Cześć!